Serdeczne gratulacje i życzenia, bo dzisiaj 18 urodziny. 18 urodziny i lekka stawkowa, to ale to nie szkodzi. Słuchaj, dziękujemy za wszystkie emocje, czyli nie można wypuścić z koszali, no, bo natychmiast przechodzić następny medal i to tym razem złoty. Ale to gratulacje i nagroda za to, co wszyscy przeżywaliśmy. Mimo najlepszej pory transmisji, no ale trudno. Myślę, że te warunki, jakie tam były, bo też czytaliśmy o tym, jak tam jest i jak ciężko się biega, no ale wam to pomogło i mam nadzieję, że tak samo będzie czekał. Jeszcze raz gratuluję i wszystkiego dobrego. Dziękuję. On tradycyjnie przychodzi i zbiera gratulacje za ciężką pracę. Za ciężką pracę. Dziękuję bardzo. Ten pokaż. Nie, można dostać, wiem jak co mam i nie da. Można, proszę bardzo. To jest. No, ja trzymam, widzicie, to ja zdobyłem. Dziękuję. Bez trenera. Bez taktyki. Tak. A to jest drugi. To jest najświeższy. Żołnierzu sportowy. Wojskowy. Pierwszy wojskowy. Brawo. Także witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj, gościmy dzisiaj naszą wicemistrzynię świata, mistrzynię mundurową od zeszłego tygodnia, można powiedzieć. I cóż, ja oddaję do dyspozycji naszą mistrzynię. Ja się na tak nabieganiu jak ona nie znam, zwłaszcza na technice i na tym, jak się bije rekord Polski, który jest praktycznie dorosły, był, bo kilkanaście lat sobie liczył. I też w tych warunkach trudnych w Emiratach został pobity. Chciałabym bardzo podziękować, że po raz kolejny pan prezydent bardzo miło mnie powitał. Bardzo się cieszę, że udało mi się przywieźć kolejne medale do Koszalina. Bardzo się cieszę również, że to jest srebrny medal, jest rekord Polski. To, co się wydarzyło, to do tej pory tak naprawdę do nas nie dociera. Bardzo chciałyśmy pobiec jak najlepiej. Przed samymi mistrzostwami wiedziałyśmy, że będziemy liczyć się w walce o medale. Statystycy mówili, że stać nas na pewno na brązowy medal, ale srebrny będzie ciężko zdobyć. My swoją walką i tym, jaką jesteśmy drużyną, pokazałyśmy, że można walczyć z najlepszymi. Tak naprawdę cały czas do samego końca zastanawiałyśmy się, czy mamy szansę wygrać z Jamajką. Brytyjki też były w naprawdę świetnych dyspozycjach. Bardzo się cieszę, że to akurat nam się to udało, że wszystko, cały bieg ułożył się tak naprawdę idealnie dla nas. Tak naprawdę w naszym takim lekkoatletycznym slangu mówi się, że to był bieg po sznurku, czyli nie było jakichś zbędnych przepychanek i dlatego wszystko ułożyło się idealnie. Do samego końca i do ostatnich metrów walczyłyśmy o wynik. Myślę, że pobicie rekordu Polski prawie o 3 sekundy to pokazuje. Wiedziałyśmy, że już od jakiegoś czasu byłyśmy przygotowane, żeby atakować ten rekord Polski. Jedną z przykładów były tegoroczne drużynowe Mistrzostwa Europy, które w sztafecie wygrałyśmy. Wtedy zabrakło 0,4, ale wiedziałyśmy, że ten rekord cały czas jest w naszym zasięgu, ale szczerze mówiąc nie podejrzewałyśmy, że możemy go pobić aż o tyle. Także cieszę się, że to się udało. Bardzo dziękuję trenerowi mojemu za przygotowanie, ponieważ nie zawsze było w tym sezonie kolorowo. Na samym początku sezonu, tak naprawdę na samym początku roku kalendarzowego, była kontuzja, z którą naprawdę bardzo ciężko było mi walczyć. Było dużo schodów, chciałam rezygnować i tak dalej, było wiele łez, ale na szczęście teraz mogą być tylko łzy szczęścia. No cóż tutaj dodać, no, Gosia praktycznie wszystko już opowiedziała pięknie, jak to ona to potrafi zrobić. Co ja mogę powiedzieć, trudny był bardzo ten rok, bo wiadomo, 3 szczyty formy trzeba było trzymać, praktycznie Gosia od lutego do tej pory, do mistrzostw świata tych wojskowych musiała utrzymywać poziom bardzo wysoki. Co jest udowodnione właśnie tutaj od tymi dwoma medalami. No przed nami w tej chwili jest odpoczynek. Gosia musi niestety zregenerować wszystkie siły. Dużo tego nie czasu. Niestety.
No może nie tak. Musi odpocząć, musi. Nie będzie to ten odpoczynek długi, tak jak w zeszłym roku, no bo tu czasu już nie ma. Praktycznie teraz już powinniśmy wkraczać w okres przygotowawczy, ale będzie to okres regeneracji. 3, może 4 tygodnie i do roboty. Igrzyska olimpijskie się zbliżają. To jest najważniejszy cel.